wymaga dużej precyzji, więc siew rzepaku nie jest dla początkujących bezorkowców. Tak. Amerykanie mają też inne problemy, które występują na całym świecie. Bezorka sprawdzi się wszędzie. Tylko musi być wykonana kompleksowo, bo tutaj przy tych niskich plonach będę się trzymał tych 3 ton żyta. Margines zarobku jest bardzo wąski. Szanowni Państwo, jak zwykle po opublikowaniu filmu z moim udziałem pojawia się mnóstwo pytań. Niektóre są ciekawe, inne bardzo ciekawe, więc na te ciekawsze lub istotniejsze postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Skoro uprawa bezorkowa jest taka dobra, to dlaczego wprowadzenie pługa było tak dużym przełomem w historii rolnictwa? Każda idea, kiedy się rodzi, jest rewolucyjna, potem staje się normą, a potem odchodzi w niepamięć jako wręcz czasami przesąd. Taki jest normalny rytm rozwoju cywilizacji, w tym również tak zwanej kultury technicznej. W tym samym czasie, kiedy pojawiał się pług, pojawiała się maszyna parowa, która też była rewolucją, chociażby w transporcie w postaci pociągów, ale napędu maszyn. A teraz już parowozy to jest taka przyjemność dla dzieci, które sobie mogą pojeździć gdzieś z Wolsztyna do Poznania i z powrotem. No i tak samo jest z pługiem. On kiedy wchodził, był rewelacyjny i rewolucyjny jak na swoje czasy. Bo pług ma sporo zalet, nie ukrywajmy. Na dodatek pług wszedł w tym samym czasie, kiedy wchodził płodozmian. I one się bardzo ładnie uzupełniały. Natomiast pojawiła się kolejna rewolucja pod tytułem nawozy sztuczne. Potem pojawiła się kolejna rewolucja pod tytułem środki ochrony roślin, które zdjęły dużo zadań, które wcześniej mógł realizować tylko pług. Z takich prostych i znanych rzeczy kontrola zachwaszczenia pężem. Pęż zawsze był, jest i będzie upierdliwy, więc pług go potrafił w jeden sposób zmęczyć, osłabić na tyle, że można było swobodnie gospodarzyć. Teraz spokojnie możemy to zrobić innymi metodami. I w ten sposób dochodzimy do kolejnej rewolucji, kolejnego etapu, czyli pług odchodzi w niepamięć, a przychodzą nowoczesne technologie bezorkowe. Pieprzenie. Na dobrej ziemi może i ma to sens. Na słabej ziemię tylko pół się sprawdza. Zapraszam zasiać u mnie rzepak w mulcz podczas suszy. Musiałbym chyba zasiać go na ponad 5 cm, żeby wilgoci chwycił. Rzepaku nie siejemy na słabej ziemi, odpowiem z grubej rury. Natomiast wiem, że rolnicy nie tylko z rzepakiem próbują zejść na coraz słabsze grunty. Tutaj wilgoć to nie jest kwestia orał czy nie orał, tylko jak o nią zadbał po żniwach. I można spokojnie przy pomocy technologii bezorkowych zapewnić wilgoć w glebie, bo ten mulcz wspomniany chroni glebę przed parowaniem. Jeżeli jest go wystarczająco dużo i nie był intensywnie mieszany, przewietrzany głęboko, to ta ziemia powinna być. Czyli na przykład spulchnienie gleby po żniwach tylko na górę 2 cm, przesuszy ją tylko na 2 cm. Głębiej wilgoć pozostanie. Tutaj oczywiście wymaga to dużej precyzji, bo rzepak zawsze wymaga dużej precyzji, więc siew rzepaku nie jest dla początkujących bezorkowców. Lepiej zacząć jednak od czegoś łatwiejszego, takiego jak zboża o zimę, a do rzepaku przejść, kiedy już nabierzemy więcej wprawy. A co z zaleganiem herbicydów, które wymagają orki? Tutaj trzeba przede wszystkim pamiętać, że takie herbicydy istnieją i już na etapie planowania ochrony mieć to na uwadze. I tutaj mamy dwie strategie. W przypadku na przykład kukurydzy, gdzie występują takie herbicydy, łatwo jest zmienić program odchwaszczania na takie, które nie zalegają i nie wymagają tej orki. Natomiast jeżeli takie preparaty są, to dobrym rozwiązaniem jest przesunięcie wysiewu roślin wrażliwych. Tu często myślimy o burakach, roślinach strączkowych, czy w ogóle roślinach bobowatych, warzywach. O jeszcze jeden sezon, czyli zmiana kolejności w zmianowaniu. Także tutaj różne rozwiązania można zastosować. Przede wszystkim najpierw wiedzieć, że taka sytuacja może wystąpić, żeby już wiedzieć, jak na to reagować. Czy to aby nie Amerykanie mają problem z zachwaszczeniem przy wieloletniej uprawie bezorkowej?
Tak. Amerykanie mają też inne problemy, które występują na całym świecie, bo nie znam na przykład żadnego rolnika, który nie ma problemu z zachwaszczeniem. Czy orze, czy nie orze. Zachwaszczenie było, jest i będzie problemem, tyle tylko, że zmienia się problem. Czyli zmieniają się gatunki, zmieniają się pory występowania chwastów, więc musi się zmieniać strategia zwalczania. Natomiast główna przyczyna, dla której ten problem bardzo narasta, to jest odejście od zmianowania. I Amerykanie odchodzą od zmianowania. Prawdę mówiąc, oni nigdy długiego zmianowania nie stosowali. My odchodzimy od zmianowania i oni cierpią, i my cierpimy ze względu na kompensację gatunków, szybkie pojawianie się form odpornych przez brak zmianowania roślin, brak zmianowania środków ochrony roślin. To są główne przyczyny, a nie to, czy ktoś orze, czy nie orze. Pytanie do pana Piechoty. Czy jeżeli uprawiamy kukurydzę pasowo i mamy wyższą wilgotność podłoża, to nawożenie saletrą amonową może być korzystniejsze niż RSM czy mocznik? Mówię o nawożeniu przedsiewnym. Generalnie kukurydza ma długi okres wegetacji, a jej potrzeby nawozowe duże, względem azotu również, pojawiają się dopiero po kilkunastu tygodniach od siewu. Więc zawsze dobrze jest dać część nawozu w formie wolniej się rozkładającej, później dostępnej, czyli w formie mocznika. Więc RSM, gdzie część nawozu jest w moczniku, pozwala tutaj dostarczyć od razu formę amonową i azotanową, te dostępne od ręki, i mocznikową, która będzie się uwalniała w ciągu najbliższych kilku tygodni. Także tutaj zawsze jest dobrze zastosować kilka różnych form azotu, chyba że rolnik stosuje przedsiewnie tylko niewielką dawkę startową, a potem planuje dać większą dawkę już po głównie w fazie 5-6 liścia. To wtedy można spokojnie, i to niezależnie od tego, czy to będzie strip till, czy orka, dać wszystko w formie saletry amonowej, a potem dopiero drugą dawką uzupełnić tą większą część nawozu. Pytanie do pana doktora Piechoty. Która z upraw jest lepsza dla podozmianu? Groch, facelia na nasiona czy słonecznik na ziarno? W zmianowaniu z kukurydzą i trawami nasiennymi. Gleby średnie i lekkie, centrum kraju. Zakładamy, że te gleby lekkie są na tyle jeszcze dobre, że można tam z powodzeniem uprawiać groch. Wszystkie te rośliny wprowadzają urozmaicenie w płodozmianie, bo nie są spokrewnione blisko z kukurydzą i z innymi trawami, w tym trawami nasiennymi. Natomiast patrząc na taki ogólny potencjał, to zawsze rośliny strączkowe mają ten największy taki pozytywny wpływ ogólny. Nieważne o jakim płodozmianie mówimy, na cały płodozmian, bo wpływają na właściwości gleby. I biologiczne, i fizyczne, i chemiczne. I tu wcale nie chodzi przede wszystkim o ten azot, który zostaje po nich, ale o ten cały kompleks dobroczynnego wpływu. Czyli każdy z tych będzie dobry, natomiast strączkowe będą najlepsze. Tu bym tylko zwrócił taką uwagę, jeżeli trawy mamy nasienne, to po faceli na nasiona, po słoneczniku mogą się pojawić samosiewy i to może stanowić problem, czyli ta kolejność, lepiej dać facelię czy słonecznik po kukurydzę, a dopiero po kukurydzy trawy, żeby się pole wyczyściło z ewentualnych tych problemów. To wielkoobszarowcy. A co z rolnikami 10-40 hektarów? W tej chwili już mamy sprzęt do technologii bezorkowych szerokości 3 metrów na zapotrzebowanie mocy rzędu 100 parę koni, a to już może bardziej ci 40-hektarowcy niż 10-hektarowcy już takimi dysponują. Poza tym mamy już szeroki, w niektórych miejscach bardzo dostępny panel usług, szczególnie usługi siewu punktowego, uprawy pasowej z siewem wielu roślin. Także tutaj usługi w dużej mierze. Natomiast sprzęt powszechnie dostępny, taki jak brona talerzowa w gospodarstwie, już jest teraz standardem wręcz, czyli ten podstawowy zabieg płytkiej uprawy, płytkiego mieszania można spokojnie w tej wielkości gospodarstwach realizować. Pytanie tylko, czy jeżeli ktoś chce zainwestować w nowy sprzęt, czy na takich małych gospodarstwach
opłaca się na te dzień, dwa czy trzy pracy kupować nową maszynę. Czy nie lepiej skorzystać z usługi? Bo tutaj nie tyle, że nie ma takich maszyn, ile ekonomia po prostu do nas przemawia, że no, dwa dni pracuje, a 360 dni zżera nam raty kredytu. Czy Bezorka sprawdzi się na 5 i 6 klasie? Bezorka sprawdzi się wszędzie. Tylko musi być wykonana kompleksowo, razem z całym pakietem wymagań, jakie stawia nam gleba i stawia nam w ogóle siedlisko. Czyli szczególnie na lżejszych glebach musimy pilnować odczynu, musimy pilnować jakiegoś płodozmianu, chociaż takiego szczątkowego, ale być musi, i zbilansowanego nawożenia. Jeżeli to będziemy realizowali, to uprawa bezorkowa sprawdzi się tak samo, jak sprawdzała się uprawa płużna. Czyli na 6 Z, jak zbieraliśmy 3 tony żyta, tak pewnie zbierzemy te 3 tony żyta. Natomiast nie bójmy się, jeżeli dobrze wszystko zrobimy, że będziemy mieli obniżkę plonów. Natomiast w drugą stronę będziemy mieli pewną stabilizację. Bo kiedy przychodzi susza, to są te gleby, no nie tylko 6 Z, w ogóle gleby lekkie, bardzo lekkie, które szybko reagują warunkami suszowymi. Sąsiedzi na 4 klasach, na 3 jeszcze się śmieją, a my już cierpimy. Więc tutaj no nie liczmy na to, że dzięki rezygnacji z orki nagle to się wszystko zmieni diametralnie. Nie, problemy zostaną te same, tylko będą może troszkę łagodniejsze, czyli nam wytrzyma ta roślina w suszy kilka dni dłużej. Może doczeka do tego deszczu. Natomiast technologia bezorkowa pozwoli ciąć koszty. Bo tutaj przy tych niskich plonach będę się trzymał tych 3 ton żyta. Margines zarobku jest bardzo wąski. Więc każde ścięcie sensowne oczywiście o 50, o 100 zł to już jest proporcjonalny duży udział w zysku lub w stracie. Więc nie szarżujmy nie tylko z uprawą, ale też z gęstością siewu, nie przesadzajmy. Z nawożeniem nawoźmy faktycznie pod potrzeby i opierając się o zasobność gleby, to wtedy ta uprawa bezorkowa będzie jednym z kompleksu działań, bo to nigdy nie jest taka srebrna kula, jak to mówią Amerykanie, która nawet wampiry bije, jest dobra na wszystko. Nie, to jest jeden z elementów agrotechniki, więc tutaj zawsze musimy spinać, żeby to razem działało. W ekologicznym bez orki nie przejdzie. W ekologicznym bez orki jest trudniej, bo nie mamy tego narzędzia, którym jest herbicyd, który nam bardzo ułatwia kontrolę zachwaszczenia. Natomiast na świecie istnieją rejony, gdzie nawet w rolnictwie ekologicznym wprowadza się rotacyjnie pod wybrane rośliny siewy bezpośrednie i dają radę. Czyli jest to trudne, ale jest to możliwe. Tutaj przede wszystkim opieramy się o to, co zawsze mówię, uprawę pożniwną, która powinna być płytka, ale powinna być kilkakrotnie powtarzana. I to jest przydatne dla każdego, szczególnie dla rolnika ekologicznego. Także oczywiście nie namawiam wszystkich rolników ekologicznych, żeby raz odstawili pług, ale mogą próbować delikatnie, ostrożnie, choćby raz na kilka lat z tego pługa zrezygnować i zastąpić dobrze przemyślaną technologią bezorkową. Jeżeli chcieliby Państwo porozmawiać ze mną osobiście, to możemy się spotkać pierwszego dnia Agro Show Bednary w piątek na stoisku Agroprofilu. Zapraszam serdecznie.